Dzień dobry. Jest wiele takich momentów w moim życiu zakonnym, kiedy mam dość swoich współbraci. Kiedy język, którego używamy, zaczyna być językiem, który zaczyna ranić. Jest wiele takich momentów w moim życiu, kiedy mam siebie samego dość. Kiedy patrzę na powtarzające się ciągle te same słabości, na moje ograniczenia, na to, jak bardzo prymitywnie czasami patrzę na świat czy na drugiego człowieka, kiedy zdarza mi się znowu osądzać, kiedy znowu wpadam w te same pułapki, nie wiem, chciwości albo egoizmu, to mam po prostu dość. Dzisiaj znowu w Ewangelii Jezus mówi o tym podziale my i świat, wy i świat. Wydaje mi się, że bardzo dużym i niebezpiecznym uproszczeniem jest, o czym wielokrotnie już mówiłem, myślenie sobie, że pod słowem świat kryje się wszystko to, co nie jest chrześcijańskie. Bo wtedy bardzo łatwo wejść na ścieżkę wojny religijnej. My jesteśmy tutaj sprawiedliwi, idziemy za Jezusem, a cały świat nas nie rozumie. Tymczasem z biegiem lat swojego życia zauważam, że to słowo świat jest słowem bardzo subtelnym. To znaczy za tym słowem kryje się to wszystko, co sprawia, że zaczynam się smucić, co sprawia, że zaczynam myśleć bardzo egoistycznie, myśleć o sobie, myśleć tylko o tym, żeby mi było dobrze. I wydaje mi się, że tak warto popatrzeć na to słowo świat, że to wszystko, co w nas jest, mówiąc krótko, egoizmem, co sprawia, że właśnie mamy dość swoich współbraci, swojej rodziny, siebie samego, swojego życia, bardzo często jest takim światem, z którym trzeba walczyć. Ale nie chodzi o to, że będę walczył teraz ze samym sobą, bo nie jestem dla siebie wrogiem, ale chodzi o to, żeby mieć na tyle wyostrzone zmysły swojego serca, żeby wyłapywać te wszystkie momenty, żeby w ten smutek nie popadać, żeby ten smutek trwał jak najkrócej, żeby móc się cieszyć tą radością, która płynie z nowego narodzenia, o którym też mówi dzisiaj Jezus. A więc spróbujmy dzisiaj w ten kolejny dzień naszego życia, w piątek, zobaczyć te wszystkie momenty, które mogą być dla mnie osobiście tym światem. Żebyśmy nie patrzyli tylko na tych tak zwanych wrogów chrześcijaństwa, ale żebyśmy popatrzyli na to wszystko, co jest w nas, wokół nas, co sprawia, że zaczynamy być smutni, bo to jest bardzo ważne. Jeśli zaczynamy być smutni, to bardzo często zaczynamy walić w innych ludzi. Wtedy bardzo szybko znajdujemy sobie wrogów, ale też, uwaga, bardzo szybko siebie usprawiedliwiamy i dajemy sobie prawo do tego, żeby innym dołożyć. Tymczasem nie o to chodzi w chrześcijaństwie, tylko chodzi o to, żeby przekraczać takie mechanizmy, bo to jest miłość. Dobrego piątku Wam życzę. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się.